dzieci. W moim wieku to ważna siema. Pewność, że właśnie wyjechaliśmy z domu. Przyjechaliśmy na pierwszą stację. Zaraz obiad będzie jedzony. A tam tata jeszcze bierze szybko pieniądze. Pa. Aktywny tata, kemping i kajak. Trzy słowa. Aktywny tata, kemping i kajak. Dobrze to usłyszałem? Dobrze. Dobra. Zrobimy to znowu a cappella, bo tak się składa, że nie mam bitu teraz, zaraz. Prawdę się nakarm, że jak jest syn i tata, to na bank będzie draka. Tak to wygląda w sumie teraz dymus, bo kajak i kajak czyta się od tyłu bez zamów. Prawie tak samo dziś, bo kiedy jest tata, to proste, że jest spływ. Mogę tak tu myśleć, nie ma co rozkminiać, bo jak jest tata, to cyniak ma tu siniak. Wiesz, to jest grane, nie ma co rozkminiać. Znów w ten sposób tata i syn to w sumie cud. Ja różne stany miewam, wyobrażamy wierzmi. Jak masz syna, bierzesz go na kemping. Na tym to polega, ziomek tutaj wystąpi. W ten sposób rozpalamy tu ognisko. Jak rozpalić ognisko? Nie mów, że nie wiesz, w ten sposób trzesz teraz krzemień, a krzemień, to jest proste, tej prawdy tutaj szukam, bo jak jest tata i syn, to proste, jest nauka. W sumie, czekaj, to dobra jest pożywka, jak jest tata i syn, to jest w sumie rozrywka. Dobra, czekaj, różne stany miewam, bo tata na blank pozwoli wchodzić ci na drzewa. Myślę o tym, robię tutaj zamach, na pewno zabroniłaby ci tego mama, zabawy do rana, ty wiesz, to jest grane, w ten sposób to nie jest brak skomplikowane. Jak mówisz kajak, stawiam tu na przekaz, skoro macie kajak, to gdzieś tu leży rzeka. Mogę tak tu myśleć, wiesz, to jest grane, w ten sposób to nie jest prawdę, prawdę, właśnie, tak tu myślę znów. Bo wiem, że tata i rodzina to jest cud. Dlatego powiem, masz ognisko, zrobię fartem, bo widzę, że przy ognisku macie także garnek. Skoro macie garnek, to będzie w sumie żarcie. Na tym to polega, boli aż tu gardziel. Myślę o tym, co się tutaj wydarzy, bo tata będzie pilnował, żeby się tu nie poparzył. Mogę tak tutaj myśleć, bez żarcia dobrze wiem, że rodzina, brat nie mogłaby tu teraz istnieć. To jest w sumie proste jeszcze, nie martwcie się o kleszcze. Wiem, że o tym będzie później, będzie luźniej na bank, bo tata tutaj na pomysły napadł. Dobra, mogę sobie robić teraz hip-hop. W ten sposób z tatą widzę dobrą przyszłość. Bawcie się dobrze. Thank you.
ty w plecach mały namiot menaska. Trzy chińskie zupki, konserwy i... Proszę pana, jak się panu podoba tegoroczny spływ? Chciałem powiedzieć, spływ jest rewelacyjny. Nie mogłoby być lepiej. Znaczy, gdyby w kraju było tak jak na tym spływie, to byśmy żyli w raju. Bardzo nasłoneczniony jest. Przyjemne takie, radosne. Petarda! Muzyczny, zabawny, gastronomicznie całkiem okej. Okay. Zawsze możemy polepszyć, jako człowiek, bo naprawdę pyszny. No, petarda. Jak to napisał nasz kompozytor Lucy Blues. I to są, myślę, słowa, które świetnie oddają ten klimat. Super, miejscówki świetne, woda piękna, pogoda piękna, wszystko na tak. No jestem zachwycony jak zwykle, bardzo fajnie pogoda dopisała, towarzystwo też, humory są, także polecam. W ogóle jest bardzo fajnie, tylko jest taki jeden problem, bo jest taki Dominik tutaj, więc straszne jest czuć. Paparazzi, już lokalny paparazzi. Jak zwykle bardzo mi się podoba. Bardzo fajnie. Bardzo fajny? Bardzo fajny, ładna pogoda, słoneczko, fajna woda, super. No fantastycznie! Jakie podoba mi ja? Bardzo, no jest rewelacja, jak zawsze. Ja się tutaj tak zjawiłem na chwileczkę, ale czy to będzie dla TVP czy dla TVN? Dla TVP bosko, dla TVN zajebiście! Mega bardzo, mi się mega ci podoba. Te trzy dni, cztery dni były mega fajne. Do lufy wetnie ich ktoś, tylko nocą do klubu puls, tym szerszym do rana tam królował blues. To już minęło, ten klimat, ten luz, wspaniali ludzie nie powrócą. Dzięki! Spływ kajakowy 2022 zakończony. Dziękuję bardzo.